Dominique. Встречам неделю с грехом в чем урок. Dzisiejsze czytania, bo pierwsza część Mszy Świętej to jest głównie kontemplacja Słowa Bożego. Tego, co Bóg za pośrednictwem świętych ksiąg chce nam powiedzieć. A zatem dzisiejsze czytania przypominają nam bardzo podstawowe i proste prawdy. Ale podstawowe, czyli takie, bez których nasze chrześcijaństwo w ogóle nie jest możliwe. Wpisują się też doskonale całe hasło tegorocznego roku duszpasterskiego, bo przecież fragment Ewangelii jest ten hasło. Do tego jeszcze za moment wrócimy. Ale zatrzymajmy się najpierw przy księdze proroka Jonasza. Nie tylko tu, w tej księdze, która wymienia jego imię, jest wspomniany. Wzmianki o nim znajdujemy również w niektórych innych księgach Starego Testamentu. Najprawdopodobniej jest zatem postacią historyczną w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Czyli naprawdę żył, naprawdę działał, naprawdę uczył. Pierwsze zdanie zwraca nam uwagę na okoliczności, w których działo się to, o czym fragment księgi nam opowiada. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Po raz drugi. To działo się po pierwsze w zwróceniu Boga do Jonasza, mniej więcej pamiętamy. Jonasz nie miał ochoty udać się do Niniwy, nie tylko dlatego, że odległość była spora, ale przede wszystkim dlatego, że państwo, które wtedy miało swoją stolicę w Niniwie, Niniwa leży na terenie dzisiejszego Iraku, że to państwo nie było zbyt przyjazne Żydom. Wiele razy władcy tego państwa upokarzali Izrael i nie miał zatem żadnych powodów prorok, żeby pójść i wypełniać słowo Pana. Dlatego, jak pamiętamy, chciał uciec, dokonała się ta historia z burzą na morzu, z wyrzuceniem proroka ze statku, z połknięciem go przez wielką rybę. Ponieważ przeżył, dlatego właśnie to drugie zwrócenie, drugie upomnienie Boga do niego. Idź do Niniwy. Głosi upomnienie, które ci zleca. Tym razem reakcja proroka jest zupełnie inna. Pouczony bolesnym doświadczeniem, przez które musiał przejść, wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Jonasz się zmienił. Jonasz zupełnie inaczej patrzy na świat i na swoje zadania, na polecenie Boga po doświadczeniach związanych z pierwszym jego nieposłuszeństwem wobec Boga. My byśmy powiedzieli w takim popularnym języku, Jonasz się nawrócił. Stał się inny. Z tego, który usiłował przeprowadzić swoje własne plany, stał się człowiekiem posłusznym Bogu, wykonującym jego polecenia. Jeszcze 40 dni
ani niwa zostanie zburzona. Reakcje tych ludzi mogą być bardzo różne. Kto lubi proroka wieszczącego Bożą karę? Kto lubi być napominany, upominany i zachęcany do zmiany stylu życia? Ale mieszkańcy Niniwy zareagowali tak, jak życzył sobie tego Bóg. Ogłosili post, uwierzyli Bogu i oblekli się we wory. Uwierzyli Bogu. I tu pewnie jest najważniejszy wniosek wynikający z dzisiejszego czytania dla nas. Żebyśmy i my spróbowali zawierzyć Bogu tak bardzo, że gotowi jesteśmy w imię tej wiary zmienić nasze postępowanie, zmienić nasze obyczaje, stać się kimś innym. Nie jest łatwo człowiekowi zmienić obyczaje. Powiemy sobie o tym za chwilę. Drugie dzisiejsze czytanie to jest fragment listu, jaki święty Paweł napisał do chrześcijan w Koryncie, w Grecji. Czas jest krótki. My tak między sobą często mówimy, jak bardzo szybko czas mija. Dopiero co kogoś znaliśmy jako dziecko, a już jest młodzieńca. Dopiero co znaliśmy kogoś jako młodzieńca, a już jest dojrzałym w pełnym człowiekiem. Dopiero co znaliśmy kogoś jako dojrzałego człowieka, a już robi się starcem. Tak właśnie mija czas. I to chce nam powiedzieć święty Paweł. Czas jest krótki, ale nie tylko to. Postać tego świata, mówi Paweł apostoł, przemija. Człowiekowi, który skupia się wyłącznie na swoim teraz, zależy na tym, co to teraz mu przynosi. Czym teraz jest wypełnione? Pomyślność, dostatek, praca, dobre relacje z przełożonymi, zdrowie, zawód. Święty Paweł swoje przemija postać tego świata. Wszystko to są ważne rzeczy, ale wśród nich jest coś o wiele ważniejszego. Tego akurat już w tym fragmencie nie ma, ale gdybyśmy przeczytali cały list świętego Pawła, nie mielibyśmy wątpliwości tą wartością najważniejszą, jedyną naprawdę wartą tego, żeby o nią zabierać, żeby ją zdobyć. To jest nasza więź, nasza relacja z Bogiem. I wtedy przemijanie, krótki czas, przemijanie postaci tego świata nie będzie budziło w nas ani przerażenia, ani lęku. Tylko dobrze musimy wybrać. Musimy dokonać właściwego wyboru wartości w życiu, żeby nie bać się przemijalności czasu. Śpiew przed Ewangelią, jak zwykle, ukazał nam całość, główną myśl, ku której zmierza Ewangelia. W liście jest
Ty. To są jedne z pierwszych zdań, jakie święty Marek przypomina tym słuchaczom, czyli nam również, przypomina słuchaczom, że one zostały wypowiedziane przez Jezusa u początku Jego działalności. Tak Jezus rozpoczął swoje publiczne bycie wśród ludzi. Czas się wypełnił, to był problem czasu. Bliskie jest Królestwo Boga, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Żeby człowiek się nawrócił. Bóg posłał kiedyś proroka Jonasza do Niniwy, żeby ludzie wszystkich czasów, słuchając Ewangelii, nawracali się i uwierzyli w nią. Jezus wybiera ludzi nowego, nowych Jonasza, nowych proroków. Dzisiaj opowiada nam święty Marek Ewangelista o powołaniu Szymona, Andrzeja, Jana i Jakuba. Czterech pierwszych apostołów Jezusa Chrystusa. To powołanie musiało być dla nich takim przeżyciem, takim zdumieniem, takim zaskoczeniem. Jezus mówi do nich: staniecie się rybakami ludzi. Jak? O co chodzi? Oni byli przecież przyzwyczajeni, ich życie minęło na ciężkiej pracy rybaków. Ale jak, co to znaczy łowić ludzi? Święty Jan, kiedy wspomina ten moment w swojej Ewangelii, daje dowód, że tak go poruszyło powołanie, jakie usłyszał ze strony Jezusa. A pisał dobre kilkadziesiąt lat później, po tym wydarzeniu, dodaje taką małą informację, a było to około godziny 10. Nawet godzinę spotkania z Jezusem zapamiętał. Bo od tej pory właśnie stał się tym, który ma łowić dla Jezusa ludzi. Tak jak Jonasz, tak jak od tamtego czasu ma to zadanie Kościół. I teraz, drodzy moi, nawracajcie się i wierzcie na Ewangelię. Na jakich to płaszczyznach mamy się nawracać? Najpierw w naszym najbardziej osobistym życiu. Dzisiaj te słowa nawracajcie się wydaje się, że brzmią zabawnie. Kto z ludzi naprawdę myśli, kto podejmuje, kto chce się nawrócić? Przecież wszyscy uważamy, wszyscy, obojętnie, czy jesteśmy duchownymi, czy świeckimi, mężczyznami, czy kobietami, młodymi, czy starszymi, wszyscy uważamy. Nam to nawrócenie przecież nie jest potrzebne. Po co? Z czego mamy się nawracać? Dzisiaj kultura odpowiada nam, że grzech już nie ma, zła nie ma. Że przecież wszyscy tak robią. To jest zdanie usprawiedliwiające każdy grzech, każde działanie sprzeczne z Bożym prawem. Tak jakby fakt, że wszyscy chorują na grypę, mógł sprawić, że grypa przestaje być czymś złym.
Albo że wszyscy mają katar, a katar, nie jest czymś złym. No wszyscy to mają w którymś momencie życia. Grzech przestaje być dla nas wykrzyknikiem. Czymś, o czym mamy świadomość, że jest sprzeczne z wolą Boga. Ona Boga mało nas interesuje. Religia dzisiaj, może to jeszcze nie jest tak do końca wyraźne w Polsce, ale religia dzisiaj jest systematycznie ośmieszana, poniżana. Religia oskarża się o cały zły świat. Słyszeliśmy wszyscy pewnie o wypadkach, które rozegrały się we Francji, gdzie satyryczny tygodnik Charlie Hebdo został przecież, czy jego redakcja została zaatakowana przez fundamentalistów islamskich, gdzie zginęło 12 redaktorów. Ludzie potem we Francji zorganizowali potężną manifestację. 2,5 miliona, niektórzy mówią nawet o 3, ale to zależy, kto informuje. I umieścili kartki, trzymali hasła. Wszyscy jesteśmy czarni. Ale ten tygodnik, chociaż niczym nie usprawiedliwiał czyn, ale ten tygodnik bezustannie i od lat kpił ze wszystkich religii monoteistycznych. Są 3 wielkie religie monoteistyczne: chrześcijaństwo, judaizm i islam. A przede wszystkim kpił, wyśmiewał i szydził chrześcijaństwo. Takim paradoksem jest to, że w niektórych krajach arabskich zostali zaatakowani właśnie chrześcijanie za to, co działo się potem we Francji, czyli te jeden, drugi wypadek zaatakowania meczetu. Ci, którzy byli najbardziej wyśmiewani, teraz zostali jeszcze dodatkowo ukarani przez nienawiść ze strony muzułmanów. Chcę powiedzieć przez to, że nie wolno kpić i szydzić z religijnych wartości, jakie wyznaje człowiek. Zawsze się nam mówi tylko o fundamentalistach religijnych. Ale przecież, jak się okazuje, mogą być również fundamentaliści ateizmu. Ci, którzy nic, niczego dobrego nie powiedzą o religii, tylko nieustająco z niej szydzą, kpią. Otóż uwierzyć w Boga, zachowywać Jego polecenia, Jego przykazania, być Mu wiernym, to jest pierwszy warunek nawrócenia człowieka. Tego nawrócenia, które dokonuje się w jego sercu, w tym nawróceniu, w tym procesie, nie jesteśmy sami. Jezus nam pomaga poprzez sakramenty sprawowane przez Kościół. Także poprzez sakrament Najświętszej Ofiary, w którym uczestniczymy. A więc to jest ta pierwsza płaszczyzna, moje nawrócenie osobiste, moja zmiana na lepsze, tak jak w wypadku proroka Jonasza, staję się innym człowiekiem. Wreszcie zaufam Bogu. Wreszcie chcę być Jego.
zawsze się zastanawiam, dlaczego to polskie życie społeczne w ostatnich latach staje się takie karykaturalne, kiedy odpowiadają na różne sprawy i wartości, o które powinniśmy zabiegać. A to o pigułkę, czyli o, chociaż ona jest niesprawdzona i wielu lekarzy i profesorów medycyny postrzega, że to będzie sprzyjało rzeczom złym, że to będzie szkodziło kobiecie. To nie jest aspiryna. Ale w trudnościach, jakie Polska przeżywa, słyszymy o strajkach górników, o kłopotach z lekarzami, o niepokojach nauczycieli, o ludziach niesłusznie wykorzystywanych przez różnice między kursem walk. Najważniejszą sprawą stała się drugi pułka, bo ona odwraca uwagę społeczeństwa od rzeczywistych problemów. I trzeba to sobie jasno powiedzieć. Nawrócenie w życiu społecznym jest równie konieczne, jak to nawrócenie w naszym życiu osobistym. My musimy dostrzec powody i konsekwencje naszych wyborów. Czasem tak się wydaje, że Polacy nie żyli we własnym kraju. Jakby podpowiadane im sposoby zachowania, hierarchia wartości zupełnie inna była w życiu prywatnym niż jest w życiu społecznym. Ale przecież byśmy tego wszystkiego już raz doświadczyli, kiedy inaczej mówiono dzieciom w szkole, a inaczej mówili rodzice w domu. Już mamy ten etap doświadczeń za sobą. Ja pamiętam z mojego życia, jak ciągle mi matka mówiła: nie powtarzaj tego, co słyszymy w radio Wolna Europa. Moi rówieśnicy, którzy tu są, muszą mieć bardzo podobne przeżycia i wspomnienia. Takie rozdwojenie jaźni. Kiedy się patrzy na programy TVN, kiedy się czyta gazetę wyborczą, to wydaje się, że żyjemy w zupełnie innym kraju. Ten kreowany tam w środkach przekazu i ten rzeczywisty z ludzką biedą, z ludzkim niedostatkiem, z niepewnością, z rozpiną służbą zdrowia, która nie zapewnia opieki ludziom, często bezradnym, starym, nieumiejącym sobie radzić. To są problemy rzeczywiste. Jesteśmy krajem, z którego setki tysięcy ludzi wyjechało. Niektórzy nie chcą już wrócić, bo ułożyli sobie życie poza jego granicami. Kto zostanie w tej Polsce? Jeden z europosłów powiedział to ostatnio panu Tuskowi. Pan jest pierwszym, kolejnym emigrantem z Polski. Uciekł pan z niej, bo zarabiał pan 60 tysięcy euro rocznie, a teraz zarabia pan 300. To są fakty, nie zmyślam. Tak więc nawrócenie w życiu społecznym to jest ta wielka troska i wielki obowiązek, który dzisiaj stoi przed nami. Czy dopiero dzisiaj? Nie. Jeżeli pamiętamy księdza kardynała Wyszyńskiego, prezbitera tej diecezji, to on to wszystko jakby przewidział wielkie i nolennie przed tysiącleciem chrztu Polski. Mówił nam wtedy,
jakie powinny być nasze kierunki działania. Ale my wzruszamy się na Jasnej Górze, śpiewamy piękne pieśni, a potem robimy dokładnie to, na co mamy ochotę, zapominając, że przemija postać tego świata. Szczególną bardzo płaszczyzną naszego nawrócenia jest nasze życie rodzinne. Jeżeli ktoś jeszcze wierzy, że polityka naszego państwa jest polityką, która ma na celu chronić rodzinę, no to tylko podziwiać. Bo ja nie widzę tego prorodzinnego działania. Ja nie widzę troski o ludzi, którzy chcą te rodziny założyć, czyli o młodych Polaków. Ani w sensie prawodawstwa, ani w sensie opieki materialnej. Wymawia się dzisiaj ludziom, że przecież rozwód jest czymś stosowanym przez wszystkich. To jest dokładnie ten argument, który przytaczałem przed chwilą, ponieważ wszyscy mają katar, to nie należy tego traktować jak chorobę. Rodzina dzisiaj przestała być źródłem życia, tym, czym była przez całe tysiąclecia. Rodzina ma być miejscem, w którym człowiek się bawi, a najlepiej, jeżeli jej w ogóle nie ma. Rodziny są możliwe w każdym układzie. Na razie jeszcze nie ma ślubu ze zwierzęciem, ale na Zachodzie już są tego typu usiłowania. Już się nie mówi, że rodzina bazuje na małżeństwie, czyli związku mężczyzny i kobiety. Są możliwe wszystkie układy. I to z całą powagą wymaga się dzisiaj zmian. Już nie jest rodzina miejscem, gdzie człowiek mógł spodziewać się pomocy, obrony. Już nie jest dla niego stoją. Robią wszystko, żebyśmy tak rodziny nie kojarzyli. Wymawiają nam, że rodzina to jest miejsce, w którym dokonuje się przestępstwo, w którym dzieci są molestowane. Zapominając dodać, że to chodzi właśnie o te rodziny głównie drugie, czyli po rozwodzie. Taka jest prawda. Ona jest bolesna, ale taka jest. Nie mówię, że w każdej, ale o wiele częściej w takiej, niż w tej, która jest wierna rzeczami. Mamy, drodzy moi, te trzy płaszczyzny nawrócenia, które już zaledwie sygnalizuje nasze własne, osobiste, nasze rodzinne i nasze nawrócenie w życiu społecznym. To nawrócenie w życiu społecznym oznacza podjęcie świadomej odpowiedzialności za mój kraj, za moją ojczyznę, za Polskę. Dzisiaj już nawet nie wypada mówić o patriotyzmie, o Polsce, o narodzie. Zauważyliście może, o księdzu kardynale Wyszyńskim mało się mówi. Jeszcze papieża Jana Pawła II cytuję, ale kardynała Wyszyńskiego nie ma, bo za dużo tam jest miłości do ojczyzny, do kraju, do narodu. Wyciągnijmy wnioski z tych dzisiejszych czytań, które sygnalizują nam problemy, jakimi my tu
tu i teraz żyjemy, żebyśmy to życie nasze i osobiste, i rodzinne, i społeczne potrafili zmieniać, potrafili przekształcać na wierniejsze